Kruszowicach koło Przemyśla rozebrano nielegalny pomnik Ołun Upa. Postawiony w latach 90. na miejscowym cmentarzu przez ponad ćwierć wieku budził emocje. Wieloletnie żądania jego likwidacji nie przynosiły żadnego skutku. Decyzję o rozbiórce obiektu podjął wójt gminy Stubno. Rozbiórka miała charakter czynu społecznego i uczestniczyli w niej działacze ruchu narodowego. Ukraiński MSZ jest przekonany, że to kolejna antyukraińska prowokacja w Polsce. Podobnego zdania jest Związek Ukraińców. Pomnik miał kształt bramy połączonej metalowym tryzubem, herbem Ukrainy. Jego gotowe elementy przywieziono z Ukrainy. Postawił je na zbudowanym przez siebie cokole nieżyjący już mieszkaniec wsi i były członek UPA. Wszystko na miejscowym cmentarzu między grobami mieszkańców Kruszowic. W roku 2013 Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa zapowiedziała zdecydowane działania w sprawie usunięcia pomnika, co spotkało się z protestem Związku Ukraińców w Polsce. Teraz pomnik rozebrano decyzją Urzędu Gminy w Stubnie. To nie pomysł, to konsekwencja wieloletniego procesu. Dojrzewaliśmy do tego, aby w końcu to nielegalne upamiętnienie uprzątnąć, mówiąc językiem prostym. W maju 2015 roku z pomnika skuto tablice upamiętniające UPA. Zniknęły również metalowe elementy na słupach do zawieszania flag, a na pomniku pojawiły się kotwice Polski Walczącej. Rok wcześniej pomnik został zamalowany, pojawiły się też na nim antybanderowskie napisy. Znajdujemy się tutaj w miejscowości, w której ten pomnik był najbardziej okazały i budził największe sprzeciwy, największe spory, budził też największe emocje wśród Polaków, którzy zadawali często pytania, jak to jest możliwe, że przez tyle lat na polskiej ziemi stoją pomniki ludobójców Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Rozbiórka pomnika, która ma ostatecznie rozwiązać takie kontrowersje, została poprzedzona, jak twierdzą zaangażowane w to osoby, dokładnymi analizami prawnymi. Przeanalizowaliśmy całość materiałów, jakie powstały na temat tego pomnika, materiałów urzędowych i w sposób niebudzący wątpliwości ustaliliśmy, że postanowienie prokuratury rejonowej w Przemyślu z 1995 roku dotyczące tego pomnika, którym stwierdzono jednoznacznie, że jest to samowola budowlana naruszająca około 11 aktów polskich prawnych, nie powinna tu być posadowiona. Tym bardziej, że jak twierdzą przeciwnicy pomnika, upamiętnienie nie miało związku z żadnym konkretnym grobem czy zbiorową mogiłą, a konstrukcja była coraz bardziej niestabilna. W ramach rozbiórki prowadzonej społecznie przez kilkunastoosobową grupę, m.in. członków Ruchu Narodowego Młodzieży Wszechpolskiej i członków rodzin ofiar UPA, z cmentarza usunięto wszystkie elementy nielegalnego upamiętnienia. Związek Ukraińców w Polsce w wydanym dziś oświadczeniu pisze, że doszło do kolejnej antyukraińskiej prowokacji w województwie podkarpackim. Jest to miejsce pochówku i ten fakt został dowiedziony już w latach 90., więc mamy tutaj do czynienia z kilkoma paragrafami kodeksu karnego, czyli profanacją grobu, profanacją miejsca kultu religijnego, ponieważ tam co roku odbywały się uroczystości religijne. Mamy do czynienia z sytuacją, że to miejsce było wielokrotnie profanowane i nigdy nie ustalono sprawców. To zrujnowanie tak naprawdę stawia pod znakiem zapytania możliwości dialogu w sferze upamiętnień pomiędzy Polską a Ukrainą. Związek Ukraińców w Polsce, podobnie jak ukraiński MSZ, wzywa polskie władze do ukarania sprawców. Przekonują, że to działania, które miały odwrócić uwagę od obchodów rocznicy operacji Wisła.